Witam serdecznie. Jesteśmy po pierwszym meczu fazy play-off trzeciej ligi futsalu grupy Łańcut. Moim gościem jest prezes Brzeg Białobrzegi Konrad Markowicz. Dzień dobry, witam. No niestety przegrywacie z drużyną Specstal Łańcut 8-1. Jak ocenisz ten mecz? Przede wszystkim chcę pogratulować przeciwnej drużynie, bo zagrali bardzo dobrze w obronie. No i to przełożyło się też na bramki w ofensywie. Wiadomo, wynik boli, bo jeżeli się gra o zwycięstwo, to takie porażki bolą. Natomiast najważniejsze co, to fajnie, że się chłopaki zabrali z Białobrzeg i mogliśmy tutaj rozegrać zimę na hali, zobaczyć jak to wygląda. Większość przeciwników to byli przeciwnych drużyn to byli zawodnicy z wyższych lig, także też chłopaki mogli zobaczyć jaki to jest poziom w wyższych ligach. No i z tego jestem zadowolony, a wynik to jest sprawa, że tak powiem, drugorzędna i jestem zadowolony, że się udało zabrać drużynę, że nie musieliśmy oddawać meczy walkowerem i okej. A z punktu widzenia prezesa, bo po raz pierwszy w sumie od dłuższego czasu zagraliście w takich rozgrywkach futsalowych, czy to się może przełożyć na wyniki, formę już na boiskach na trawie? Na pewno tak, nawet chociażby ze względu na to, że w zimę chłopaki się potrafili zebrać, czy to po świętach, czy w trakcie przerwy po rundzie jesiennej na trawie. I chłopaki podtrzymali jakąś formę i też na pewno w jakimś tam stopniu to wpływa. Wiadomo, że najlepiej to by było, jeżeli byśmy trenowali na hali typowo pod jakieś pod halową taktykę i tak dalej. Ale ogólnie wydaje mi się, że jak najbardziej tutaj to jakoś zaowocuje na trawie. Jednym słowem, była to dobra zabawa, jeżeli chodzi o uczestniczenie w takich rozgrywkach? Oczywiście, no jak najbardziej. Ja jestem zadowolony. Myślę, że jeżeli w przyszłym roku będzie taka możliwość i liga ruszy, no to jak najbardziej będziemy chętni i będziemy mogli poprawić wynik z tej edycji. A powiedz mi jeszcze, większość tutaj drużyn jest stricte trawiastych, ale też może dla innych drużyn, może to będzie jakaś wskazówka, czy przepisy futsal dla Was były jakieś trudne, nie do opanowania, czy sprawiały trudności w rozgrywaniu takich meczów? Nie, raczej nie było. No wiadomo, że jakieś tam nerwy i tak dalej, to są zarówno na hali, jak i na trawie, to tutaj się nic nie zmienia. Ogólne zasady były zrozumiałe. No, jeden, dwa mecze trzeba było zagrać, żeby się już przyzwyczaić, a później to już było automatyzm. A który mecz wspominasz za najtrudniejszy w tej lidze futsalowej? Może to śmiesznie zabrzmi, no, ale nie udało się nam wygrać żadnego meczu w tej edycji. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, to poszczególne jakieś tam indywidualne błędy sprawiły, że przegrywaliśmy. Ja nie zwalam oczywiście winy na żadnego zawodnika, bo jesteśmy drużyną i jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jak to mówią. Ale dla mnie żaden mecz nie był jakiś taki wymagający i żadna drużyna nie była jakoś trudna. Może drużyna z Zaczernia wydawała się taką, która ma jakąś styczność z tą ligą futsalową, bo chłopaki fajnie się ustawiali, widać było, że mają jakieś schematy. No i na koniec pytanie, kto wygra tą trzecią ligę futsalu, tę grupę Łańcut, według Ciebie? Nie mam pojęcia, kto wygra, natomiast wydaje mi się, że będzie to jedno z dwóch drużyn, czyli albo Łańcut, albo właśnie Zaczernie, chociaż no, piłka nożna jest nieobliczalna i czasami może się pojawić jakiś joker, no bo playoffy to tutaj wszystko może zweryfikować, po prostu hala. W takim razie prezesie dziękuję za uczestnictwo w tej lidze, no i Wam życzę sukcesu, awansu do tej A klasy, powrotu. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dzięki.